Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Maku i dzisiaj przyszedł czas na The Foresta, piąty odcinek z tej serii. Na początku jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, każda łapka w górę jest serio na wagę złota, dzięki temu YouTube widzi aktywność, dlatego każda łapka w górę jest dla mnie bardzo ważne i będę za nią bardzo wdzięczny. To, na co YouTube też patrzy, to komentarze, czyli aktywność właśnie jakby widzów. Dlatego chciałbym, żebyście napisali komentarz, w jaki sposób trafiliście na ten film. Czy to przez powiadomienia, czy to przez Facebooka, czy to przez wyszukiwarkę YouTube'a. No, a kto jest nowy, oczywiście niech zasubskrybuje kanał, wtedy będzie miał wszystko na bieżąco. Oczywiście z dzwoneczkiem, wtedy każde powiadomienie przyjdzie i tak dalej. Także chyba to tyle z ogłoszeń takich kanałowych. To brzmi ogłoszenia kanałowe, jakbym, kurde, nie wiem, mówił do... Czas na budowanko dzisiaj. Dzisiaj będziemy budować, moi drodzy. W końcu, bo już pierdzielę o tym budowaniu chyba z trzech odcinków. Tak teraz w końcu już na 100% będziemy budować. Także najpierw ogarniemy tutaj te sprawy z okolicą. Teraz patyki sobie w sumie pozbieram, bo... A, już mam pełną, okej. Chciałbym sobie najpierw pójść na tamtą wyspę. Tamtą. Nie mogę teraz tego pokazać za bardzo, ale tam właśnie chcę się udać, ponieważ stamtąd też zobaczę, jak to tutaj to wygląda tak mniej więcej z daleka, żeby jakby rozplanować sobie wszystko. No mniej więcej wiem, że chcę robić to tak piętrowo, nie? Żeby każda skała gdzieś tutaj i ja nawet tutaj może też być jakieś zajście czy coś w tym stylu. Żeby robić to tak piętrowo właśnie, jakieś schodki, jakieś piętra, jakieś poziomy. I żeby wszystko tutaj było to, co musi być potrzebne do rozgrywki. Też żeby nie było takie małe, bo wolałbym to jednak zrobić tak troszkę z rozrzutem, nie? Właśnie, chciałem na pewno co zrobić, to polepszyć sobie broń i użyjemy trzech piór, żeby ją trochę, że tak powiem, żeby była szybsza, będzie dużo szybsza dzięki temu. Co jeszcze? To na pewno chyba sok i alkohol. I to nam doda obrażeń. Także bardzo fajnie. Myślę, że ubierz to. Jakieś tam zawsze ochrona. No dobra. Tutaj wszystko aktualnie mam. Skórę jelenia, ona chyba z niej chyba mogę zrobić jakąś torbę, z tego co wiem. Aczkolwiek pewny nie jestem. Bukłak, torba na dzidy i ciepły kombinezon. Ciepły kombinezon nam się przyda, jeżeli będziemy szli w ten taki zimowy biom, który też jest i który jest jakby... No trzeba się na to przygotować, żeby tam pójść. A to na razie nie ten etap. Etapem aktualnym, dzisiejszym, najważniejszym jest rozpoczęcie budowy bazy. Zobaczmy sobie, jak ten mój teren wygląda. No tu jest dużo takich właśnie skałek, nie? Fajnie, ogólnie myślałem, że połączyć jakby tamtą część wyspy z tą, gdzie teraz się tutaj znajduję. Jakoś sobie to tak ogrodzić. Jest to też jakiś pomysł. To chyba jest dość spokojnie, mam nadzieję. Przejdę się kawałek, już się robi w ogóle ciemno. Myślę, że nikt mnie tutaj nie dorwie. Ale tu jest tak chyba w miarę... O, walizki jeszcze. Zajebiście. Otwieramy sobie walizki. Fajnie by było zrobić sobie jakiś taki pomost. Z tego co wiem, kanibale niezachętnie udają się do wody. Więc to by był dobry pomysł, wydaje mi się. Dobra, pozbieraliśmy trochę leków, w sumie spoko. Nie ma co, moi drodzy, idziemy się przespać, bo w nocy i tak w sumie nic nie zbudujemy. To wiadomo. Więc idę się przespać, widzimy się rano i będziemy budować. Oj, będziemy budować. Czy ja dobrze idę? Bo coś mi się wydaje, że źle. A tutaj, okej. Okay. Dobrze idę. Czemu się ognisko zgasiło? Przepraszam bardzo. Kto pozwolił? Ja nie pozwoliłem, z tego co wiem. Dobra. Jeszcze nie mogę spać, okej. Okay. To może chwilę poczekać. Tak jednak nie widzimy się już rano, kiedy będzie odpowiednia pora na to, żeby w końcu coś tutaj zacząć działać. No okej, okay, mamy rano, moi drodzy. Piękna pogoda, bezchmurne niebo. Po prostu idealny moment na to, żeby rozpocząć budowanie. Tak jednak na początku zajmiemy się ogniskiem i zajmiemy się tym, żeby coś zjeść. Mamy rybkę, proszę bardzo, usmażmy sobie rybkę, czemu by nie. Napiję się, coś położyłem jeszcze jedno mięso położyłem, no i bardzo dobrze, się przynajmniej najem. Pierdziele, co ty gdzieś tu zrobił? Nie wyszło tak jak powinno, bo bam. Dobra, powinno się teraz robić. Ja bym ci chciał główkę opierdzielić, mogę? Co za skurczybyk mały, dobra. Tak jak mówiłem, mamy piętra, będziemy robić piętrowe tutaj budownictwo. No i jest plan też zrobienia muru, dość wysokiego. Żeby jakby te... Już mówię, tak jak mówię, to takie przejście to też będzie częścią jakby takiego muru obronnego. Zobaczycie zresztą, ja mam taką małą wizję na to.
tak jednak też nie wiem, jak to dokładnie wyjdzie. Pójdźmy sobie teraz na samą górę i zobaczmy, w którym miejscu zrobimy taki punkt główny tej bazy, nie? To jest też bardzo ważne. Bo teoretycznie nie wiem, czy robić to na podejście jakby. W sensie stamtąd poprowadzić jakby takie fundamenty i zrobić tutaj, w tym miejscu, połączone jakby z tym, tutaj zagospodarować ten cały teren. Czy jednak po prostu tutaj zrobić sobie na górze spanko, a tu jakieś schody, czy to ze schody by były strasznie długie wtedy. Strasznie długie wejście by było. Nie wiem, jak to tak zrobić w miarę logicznie, nie? Z tym będzie problem mały, aczkolwiek, kurde, przydało się w ogóle te drzewa stąd wypierdzielić, bo oni strasznie to tutaj tak zmieniają trochę punkt widzenia tej całej... A ty co, ty mi się tutaj chciałeś dostać do bazy, przepraszam bardzo? Takie zwęglone było, czy mi się wydawało tylko? Okej. Okay. Nie narazłem się nawet tym, bez kitu. No, tym razem. Piciu. Jeszcze troszkę podjemy, bardzo dobrze. Okej. Okay. Udało się, zarobiście. Mięsko będę miał. To nie wiem, czy mogę jeszcze wziąć. Chyba już nie mogę, tak myślałem. Nie, narobiłem tą bazę tutaj. Ewidentnie na podejście. Tutaj gdzieś będzie trzeba po prostu zrobić schody. No i jazda, nie? Będzie taka trochę baza na wysokościach. Ale też spoko. Ile tu jest tych... Co tu się stało? Tu się rozmnażacie jakoś razem? Nie wiem, okej. Okay. Bo tam już będzie za daleko, tam już będzie za daleko i za bardzo też niebezpiecznie, wydaje mi się. Tutaj mamy tą książeczkę, w której jest dużo przydatnych rzeczy i najważniejszych rzeczy, żeby w ogóle coś zacząć budować. Dlatego teraz przejdźmy sobie na niestandardowe fundamenty. To będzie pierwszy jakby krok. Schody później, na razie te niestandardowe fundamenty. I teraz tak, no przydałoby się je tak postawić w sumie w miarę blisko tutaj, żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie? Pytanie tylko, czekajcie, jak to z drugiej strony wygląda, żeby też to nie wyglądało dziwnie. Wydaje mi się, że tak tutaj, wtedy te schody będą akurat tutaj w tym miejscu jakby tak nachodzić. Byłoby spoko. Czyli powiedzmy, że w tym miejscu są pierwsze. Jakby. I teraz ile to tak by, jak to by wyglądało, kurczę, żeby... No dobra, no dajmy sobie na to nawet, że tak. Gdzieś w tym stylu. Bam. Teraz trzeba będzie pójść do góry. I think. Ja, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się budowało. Nie wiem, czy tak można, czy ja z czegoś nie spierdzieliłem przypadkiem. Chyba spierdzieli, a muszę najpierw zrobić... Aha. Ja muszę najpierw tutaj postawić, żeby pójść tam i postawić dłuższe. Faktycznie, dobra. Kiedyś jeszcze jak grałem, to mniej więcej wiedziałem, jak to jak się buduje, nie? W tym miejscu chcieliśmy to jakby zacząć. Więc niech będzie, że... a tu jest tak troszkę nierówno. Więc na jakiej wysokości by to musiało być mniej więcej, żeby... Dobra, zacznijmy odtąd. Postawiłem tam, to było chyba gdzieś... Gdzieś tutaj, na tym poziomie, czyli postawmy sobie tak... No tak myślę tutaj. Czy nie będzie za wysoko? No to też tam mam taką jakby tutaj górkę pół, więc jakby też muszę na to patrzeć. O Jezu, czy to nie będzie za długie? No może nie będzie za długie, dobra. Zrobimy tak i teraz trzeba zejść na dół. I to wszystko jakoś połączyć. Czyli tak jak chcieliśmy, tutaj, w tym miejscu i moi drodzy, ostatnia część elementu, żeby było mniej więcej tam równo. No dobra, myślę, że tak w tym miejscu jak postawimy, to będzie picobello. Czy jeszcze się muszę wracać do góry, żeby tam postawić słupek? Chyba nie. Chociaż żeby to tak ładnie wyglądało, to fajnie by było, żeby to tam też się łączyło takimi właśnie belkami. Bo bez sensu będzie taka dziura pod tym, pod którą każdy będzie mógł wejść. Tego bym nie chciał. Dlatego po prostu to połączymy razem po prostu jakby z tym. Bam, jest idealnie. Potrzebuję 51 kłód, moi drodzy. No i aktualnie w sumie więcej nie mogę zrobić, bo jakby tu w ogóle fajnie wyszło, bo będzie mniej więcej równo z ziemią, więc jakby tutaj już będzie, dalej będziemy kombinować. Tak teraz pozbądźmy się tych drzew w sumie stąd. Będzie najprościej, wydaje mi się. To może chwilę potrwać, także teraz pewnie zobaczycie jakiś taki montaż z tego wszystkiego i widzimy się za chwilę, jak już będę miał to ogarnięte.
No, muszę przyznać, trochę to zajęło. Trochę to zajęło. Kupa pracy, kupa czasu, ale jest. I sorry, że wyglądam dzisiaj jak ten, ale po prostu jest późno, a ja chcę to nagrać. Dlatego wybaczcie za to, że wyglądam tak troszkę niewyjściowo. Aczkolwiek, moi drodzy, można powiedzieć, że pierwszy etap naszej budowy, który gdzieś tam mogliście zobaczyć właśnie w tym takim jakby montażu przed teraz, jak to widzicie, no za nami. I dlatego to tyle trwało, że zaczynając ten odcinek po prostu jego tutaj nic nie było. Zanim to wszystko zaprojektowałem i tak dalej, najpierw w ogóle powstała ta część, gdzie są ściany u góry. Tutaj części takiej jakby tego tutaj, takiego półpiętra przed wejściem jeszcze, powstała dopiero później, bo stwierdziłem, że jakby sam ten taki klos, budynek jest za wysoki i trzeba coś zrobić jeszcze przed tym. Tak to się prezentuje, moi drodzy. Jeszcze nie wszystko jest skończone, aczkolwiek no fundamenty mamy, to jest najważniejsze. Fundamenty mamy, jak zagospodarujemy tam jeszcze przestrzeń u góry, jak ją zagospodarujemy też tutaj, to wszystko z czasem. Tak jednak, no nie chcę jakby całej bazy od razu wybudować, wiadomo, że to jest proces. I jakby nie chcę stać w miejscu z serią, budując bazę, bo to będzie tak trwało pewnie jeszcze kilka dobrych odcinków. Dlatego też chcę pójść dalej, a żeby pójść dalej, to chcę ten odcinek jakby tak zwieńczyć. Bo nagrywałem początek tamtego odcinka, który widzieliście zresztą dla was chwilę temu dosłownie, dobrych 3 dni temu, to budowanie trwało tak łącznie, można powiedzieć, 2 dni. 2 dni coś takiego mi to zajęło. No i tak to wygląda mniej więcej. Tutaj swoją drogą zrobiłem sobie takie właśnie zbieraki na wodę. Więc jak pada deszcz, to nie ma problemu, po prostu podchodzę, jest woda zdatna do picia. Tak jak mówiłem, tutaj już mam oświetlenie takie zrobione sobie, czyli to z czaszek, schody. To troszkę mi się blokuje niestety. Tutaj muszę jakby wskakiwać, zresztą to zależy, to też nie zawsze. To jest jakiś taki bug po prostu mały. Tutaj mam dosłownie równiutko z całym tym podestem te schody, więc nie ma żadnego problemu, żeby się tutaj dostać. No i tutaj mamy taki jakby pierwszy balkon, taki pierwszy, takie właśnie jakby półpiętro w tym wszystkim, w tej całej budowli. Tutaj już sobie zamontowałem suszarkę na jedzenie. Aktualnie w sumie jestem głodny, więc sobie zjem sobie tutaj, proszę bardzo, jaszczurkę, już nie jestem głodny. Takie suszone jedzenie jest dużo jakby wygodniejsze niż rozpalanie ogniska i jakby smażenie tego, i jakby wiadomo, że w tym miejscu jest jedzenie i w tym miejscu można jeść. Zastanawiam się jeszcze, czy nie przerzucić tamtych główienek właśnie, które widzicie, tych na wodę, gdzieś tutaj, żeby mieć to jakby wszystko blisko, ale no, zobaczymy też, jak tamten teren na dole zagospodaruje. Na razie totalnie nie mam pomysłu, także jeżeli macie jakiś pomysł, co mógłbym tam na dole jeszcze zrobić, dajcie znać w komentarzu, będę bardzo wdzięczny, bo aktualnie serio nie mam pojęcia, co bym mógł tutaj... No nie wiem, no pewnie jakiś ogródek może się tam zrobi. Jeszcze będą bramy, wiadomo, będzie płot dookoła bazy, żeby nam tutaj żadne kanibale nie próbowały nic wejść, żeby to był taki bezpieczny teren, wolny od właśnie różnego rodzaju stworków. Tutaj są kamienie. Ale jak mogliście zauważyć, na schodach będą kości. Tak jak tutaj są kości, tutaj też są kości i, moi drodzy, no idziemy do góry po tych schodach. Tutaj się już nic nie baguje. Tak jak mówiłem, był ten taki sam kloc i on był dość wysoki. To strasznie źle wyglądało, tak strasznie kwadratowo, więc stwierdziłem, że takie uzupełnienie w postaci tego tutaj, takiego właśnie podestu jeszcze przed samym wejściem do głównej bazy, będzie idealnym pomysłem. Tutaj schody się kończą i tak naprawdę jest koniec wszystkiego. W sensie mam oświetlony ten teren, tam jest taki mój domek na przetrwanie aktualnie. Tutaj zrobię też podłogę, żeby teren był dość płaski, taki, żeby tutaj nie musiał... No wiadomo, tutaj nie mogę wejść już, tu muszę wskakiwać. No nie widzi mi się chodzić po trawie, jakby nie było, więc to będzie wszystko zrobione. No i, moi drodzy, no wchodzimy. Wchodzimy do bazy. Dość spora przestrzeń, też pewnie wiecie, kto oglądał na przykład serię z Minecrafta, że ja lubię przestrzeń, lubię dużo, jeżeli mam dużo miejsca na różne takie... Lubię po prostu przestrzeń w takich bazach i tak dalej, więc stwierdziłem, że to będzie fajny ten... Już mam projekt tutaj podłogi, ponieważ będzie jeszcze jedno piętro i potem będzie dach, chyba że coś jeszcze sobie wymyślę i będzie jeszcze jedno piętro, aczkolwiek wątpię. To jest jakby parter i u góry będzie pierwsze piętro i jakby od razu z dachem. Ale to jeszcze jest kwestia czasu, w następnych odcinkach będziecie to widzieć i tak dalej, wszystko wam będę pokazywał. Tutaj zrobiłem okna, okna są też nie wszędzie, ponieważ tutaj postanowiłem, że zostawię sobie takie wolne miejsce, żeby jakieś tutaj regały powstawić i tak dalej. Tutaj też nie wstawiłem okien, ponieważ tutaj będą schody prawdopodobnie. Nie wiem, czy od tej strony do góry, czy od tej drugiej strony do góry. To jeszcze jest kwestia dogadania i tak dalej i zastanowienia się bardziej. Ale pomyślałem nad jeszcze jedną rzeczą, która bardzo tutaj tak doda takiego fajnego
klimatu, czyli taki balkonik, na którym będziemy mieli cały widok na górę, na to tutaj wody dookoła nas, na teren dookoła nas. No, będzie przepięknie po prostu. Będzie przepięknie. Tutaj też właśnie widzicie kości, czyli jakby ten główny taras będzie obłożony kamieniami, a te takie balkoniki, schody będą właśnie obłożone kośćmi. To drzewo, które tutaj widzicie, zostawię sobie je, bo ono fajnie w sensie, bo fajnie pasuje, jakby nie jest ten teren taki łysy, a z tym drzewem ono gdzieś dodaje takiego trochę leśnego klimatu i myślę, że sobie to właśnie zostawię. Jeszcze oświetlenia sobie tutaj nie zrobiłem, aczkolwiek wszystko jest na dobrej drodze. No mówię, to jeszcze jest w takim etapie budowania, wiadomo, no nie wszystko od razu. Tak jednak włożyłem w to sporo pracy i jestem z tego zadowolony i to jest, myślę, najważniejsze. Fundamenty mamy, podstawę mamy do tego, żeby dalej się rozwijać, dalej budować. To tyle w sumie. Chciałem wam pokazać mniej więcej, jak ta baza właśnie tutaj wygląda, jak to wszystko się tutaj komponuje. Już sobie powstawiam właśnie wszędzie te latarenki, gdzie mogłem, żeby było w miarę oświetlone. Tutaj już ten taracik jest oświetlony, jeszcze tutaj będziemy oczywiście oświetlać samą górę, ale to w późniejszych etapach. Tutaj pewnie myślę, że sobie powstawiam jakieś takie kamienie, patyki i tak dalej, żeby mieć tutaj wszystko pod ręką. Jeżeli będę czegoś potrzebował, to wszystko będę jakby miał na miejscu. Dzięki za obejrzenie, zostawiajcie łapki w górę, komentarze piszcie, co mógłbym ciekawego zrobić w tej bazie, jakie macie swoje pomysły i tak dalej. Na pewno skorzystam z waszej propozycji, bo wiadomo, że nie wiem wszystkiego, a nawet bym powiedział, że wiem bardzo mało, więc fajnie by było, jakbyście coś napisali i podpowiedzieli. A kto jest nowy, niech zasubskrybuje oczywiście, bo seria z De Foresta powoli będzie nabierała tempa. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć!